mieszkał w Wiśle Sumwąsady, znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele. Do mnie, młodzi przyjaciele, w dni powszednie, w niedzielę, na życzenie mnożę, dzielę, odejmuję i dodaję, pomyłek nie uznaję. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył Lim z daleka i powiada: drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć 0 od 10? Sum uśmiechnął się z przekąsem, liczy, liczy coś pod wąsem. Wąs usumiasty, jak usuma, a sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę. Może 10? Może 1? Minęły 2 godziny. Sum z wysiłku jest już siny. Myśli, myśli. To dopiero od 10 odjąć 0? Żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz. Wiem już. 1. Nie! Nie 1! 10 chyba. Ach, ten Lin! Ta wstrętna ryba! A Lin szczęścił. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. A tu minął wieczór cały. Wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe. Sum chudnie. Chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.